Są ranni po wybuchu w koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, do którego doszło w czwartek przed godziną 15. To wynik wybuchu w komorze do przemiału węgla pieca. Zawaliła się część konstrukcji. Ze wstępnych informacji wynika, że uszkodzeniu mógł ulec również taśmociąg, jednak dokładne informacje JSW będzie mogła podać najwcześniej w piątek rano. Powołano specjalny sztab kryzysowy, który wraz ze specjalistami będzie ustalał przyczyny wybuchu. Budynek, w którym doszło do eksplozji, jest budynkiem technicznym. W momencie zdarzenia znajdowali się tam pracownicy. 6 osób zostało rannych, z czego w przypadku 2 to stan zagrażający życiu. Na miejscu lądowały 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Przede wszystkim były to oparzenia. Te 2 osoby właśnie, które te oparzenia były najbardziej rozległe. 60-70% powierzchni ciała trafiły bezpośrednio do centrum leczenia oparzeń. Poza ranami oparzeniowymi również urazy, więc pacjenci zostali przetransportowani do różnych szpitali tutaj na terenie województwa śląskiego. No, były częścią cyklu, częścią obiektów produkcyjnych. No i tak jak Państwo widzicie, mamy różne budynki, akurat te 2, gdzie jest przemiałownia zlokalizowana, no uległy w znacznym stopniu uszkodzeniom na skutek tego wybuchu właśnie. Trwa, jak mówię, zabezpieczanie przede wszystkim miejsca zdarzenia, zabezpieczanie materiału, na podstawie którego będzie można ustalić przyczyny, przebieg i na pewno skutki tego, co się wydarzyło. W obiekcie jest dużo węgla i takich taśmociągów. No to są w zasadzie takie materiały, które gdzieś tam zakładaliśmy, że mogą się tlić, i tak też się stało. Po jakimś czasie obserwacji tego z zewnątrz, no zaczęły się pojawiać drobne zarzewia ognia, no i musieliśmy sobie z tym jakoś próbować radzić i w zasadzie do tej chwili jeszcze obserwujemy, jeszcze dogaszamy. Tak jak powiedziałem, no trudność polega na tym, że budynek nie nadaje się do tego, żeby strażacy weszli do środka. Na miejscu w kulminacyjnym momencie pracowało 15 zastępów straży pożarnej i 43 strażaków. Rzecznik prasowy koksowni przekazał, że węgiel, który wykorzystuje się do spalania, pochodzi w ponad 90% z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Niemal pewne jest, że jego jakość nie miała wpływu na zaistniałą sytuację. O szczegółach dziś jeszcze ciężko mówić, dlatego na dokładne ustalenia trzeba poczekać do jutra.